Graczem jestem niedzielnym, a o istnieniu akcesorium o dźwięcznej nazwie Mouse Bungee dowiedziałem się przy okazji publikacji filmu o stojaku na słuchawki. Wtedy też zostałem wywołany do tablicy, a zadaniem było zaproponowanie konceptu wykonania Mouse Bungee w zaciszu domowego ogniska. Trochę mi to zajęło, ale w końcu powstało coś, co wydaje się spełniać założenia projektowe i nie straszyć aparycją. Zanim przejdę do meritum, jeszcze tylko wspomnę, że tak, będzie konkurs. Do zrobienia Mouse Bungee potrzebne będzie około 40 cm mojego ulubionego pręta aluminiowego, mała sprężyna. Tę akurat kupiłem w sklepie internetowym Leroy Merlin w cenie około 5 zł za 6 sztuk. Piła do metalu, kombinerki, pilnik, miarka, flamaster, młotowiertarka, pilarka tarczowa, nitownica, lutownica, kot. Chwila, to nie ten projekt. Najpierw odmierz i zaznacz 37-centymetrowy odcinek pręta i przytnij w miejscu zaznaczenia. Raz jeszcze skorzystaj z miarki i wymierz 22 cm, które będą stanowiły podstawę konstrukcji. Pilnikiem spiłuj końcówkę pręta na odcinku 0,5 cm, aby nasadzić na niego sprężynę. Uważaj, żeby nie odchudzić za bardzo aluminium. Chcemy, żeby sprężyna ciasno go objęła. Nałóż sprężynę i przejdź do formowania podstawy. W tym kroku pomogłem sobie puszką lakieru o obwodzie około 22 cm, wokół której zawinąłem aluminium, modelując kształt okręgu. Końcówkę zagiąłem za pomocą kombinerek. Następnie zegnij aluminium pod kątem prostym, mniej więcej w punkcie zaznaczenia. Zegnij kilka stopni pręt u podstawy w kierunku jej okręgu i wykonaj ostatnie małe zgięcie około 2 cm od końca ze sprężyną. Możesz skończyć już na tym etapie. Wystarczy, że przyciśniesz konstrukcję podstawy książką czy czymkolwiek innym o odpowiedniej masie, a przewód myszki zabezpieczysz kawałkiem druta. Ja poszedłem krok dalej i wykonałem podstawę z zaprawy cementowej, a jako formę odlewu wykorzystałem wieczko po opakowaniu lodów. Tak wykonana podstawa jest dostatecznym obciążeniem konstrukcji, ale można ją uzupełnić o podkładki antypoślizgowe. Na koniec jeszcze kilka wskazówek. Zwróć uwagę na fakt, że wyjściowa długość pręta zależy od obwodu obiektu, jakiego użyjesz do formowania podstawy. Fragment postawiony do pionu liczy 15 cm, pozostała długość tworzy podstawę. Nie mam porównania z odpowiednikami sklepowymi, więc pytanie do Was, czy o coś takiego chodziło? Jako bonus podzielę się jeszcze innym prototypem, jaki powstał. Może kogoś zainteresuje. Do jego zrobienia użyłem drutu o przekroju 2,2 mm znalezionego w sekcji ogrodowej kastoramy i wąskie szczypce. Przytnij odcinek długości około 40 cm. Przy pomocy szczypiec uformuj na końcu ciasną pętlę, która będzie trzymała ogon myszy. Drugą zawiń 10 cm dalej. Odmierz kolejne 10 cm i wykonaj gięcie pod kątem prostym. Uformuj okrąg o średnicy około 10 cm. Wetknij kabel w pętelki, przygnieć podstawę książką, włącz City Skylines i kładź rury kanalizacyjne jak profesjonalista. A teraz wcześniej wspomniany konkurs. Żeby wziąć w nim udział, należy zasubskrybować mój nowy kanał i w komentarzu pod filmem o Mouse Bungee tam opublikowanym należy dać znać, że jest się zainteresowanym przygarnięciem fantu. Ile Mouse Bungee rozdam, zależy tylko od Was. Każde 50 polubień przekłada się na jedną sztukę do oddania. Tutaj mała uwaga, zliczam polubienia pod filmem opublikowanym na nowym kanale. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.